Siema, z tej strony Lemon, to jest kolejny odcinek z Raymana Redemption. Lecimy dzisiaj nadrabiać klatki, bo zebrałem już tą sprężynkę, więc będziemy mogli dostać się do wielu klatek. Tu jest jeszcze, a to jest już Picture City. To nieważne, zaczniemy sobie od pierwszego poziomu, będę mniej więcej pokazywał, gdzie są te klatki, także Dream Forest, chyba gdzieś na początku była ta klatka, ale nie jestem pewny. Okej, więc pierwsza klatka znajduje się po pierwszym checkpoincie. Mamy tutaj już nasze sprężynki. Nie jestem pewny, czy znajdę coś więcej, więc wyeksploruję to w tym momencie razem z wami. Nie wiem, jak się tu dostać, więc być może, że coś jeszcze tu będzie. Okej, to było głupie. Bardzo chcę się trafić w plecy. Trafiłem. Jest i kolejna klatka. Ale nie wydaje mi się, że to jest wszystko. Została jeszcze jedna, a to już jest koniec tej części. Okej. Także to były pierwsze dwie klatki. Okej, chyba się udało. Nie. Dobrze. Więc jak widzicie, zdobycie tej konkretnej klatki jest troszeczkę trudniejsze. Wolałem się skupić i nic nie mówić w trakcie, jak to robiłem. Także to były wszystkie klatki, które pominąłem w pierwszym poziomie. Także czas zabrać się za drugi poziom, Anguish Lagoon. Okej, więc tą klatkę jest zdobyć relatywnie łatwo. Ponieważ wystarczy po prostu przejść tutaj i rozwalić tą klatkę i mamy już wszystkie. Bez problemu, wchodzicie do poziomu i ją rozwalacie. Okej, więc teraz czas wejść, nie potrafię mówić, jeszcze się przyzwyczajam. Swamps of Forgetfulness. O nie, to jest ten poziom. Okej, więc musimy wejść na koniec tego poziomu. O dziwo, są tu 3 życia. Przejście dalej, ale też... Nie no, nie mówcie, że mi tu, że nic tu nie ma. Nie uwierzę. Okej, tu są chyba jakieś... Nie, niemożliwe, że to są tylko 3 życia. Nie uwierzę. Jak coś pominąłem, to się zabijam. Okej, więc właściwie pominąłem jeden kapelusz. To wiem. I ponoć mogę się do niego dostać po prostu w ten sposób. Faktycznie. Skoro mnie tu nie było, to wyeksploruję. A może jednak robimy to tą taktyką, będzie to prostsze. Okej. Chcę na tą śliwkę wskoczyć. Oczywiście, jeżeli mi się to uda. Czy ja się miałem tu dostać właściwie, bo nie pamiętam. Bo jestem prawie pewny, że mnie tu nie było. Absolutnie tego nie pamiętam. Więc tu jest power... nie. Nie wierzę, że tu byłem. Po prostu. Jest przejście... Okej. Czyli tu jest przejście dalej. Okej, to już pamiętam. Okej, nie wrócę się tam, zabijam się, ale... Coś się pojawiło, ale pewnie to nie jest nic istotnego. Mam zapis tu na górze, więc...
Nie boli mnie to aż tak bardzo. Może jednak boli. Teraz sobie po prostu eksploruję, więc proszę, proszę nie brać tego za wskazówkę. Jeśli ktoś by szukał tutaj tej klatki. Na razie. Być może ją znajdę. A jednak miałem rację, jednak tu jest ta klatka. Proszę, dobij go zanim on dobije ciebie, okej. No i tym sposobem mamy kolejny poziom zrobiony na 100%. Okej, więc... Następna klatka... Ty żeś jeszcze nie umarł od takiego ciosu. Dobra, wiesz co, chcesz zlatywać, to zlatuj. Następna klatka znajduje się w... latającym segmencie tego poziomu, że tak to nazwę. Chwila, gdzie... źle poleciałem, muszę się dostać... tam na prawo. Konkretnie tutaj, okej, udało się dostać. Tu jest stąd wyjście, chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ale nie będę musiał z niego korzystać, bo ten poziom jest zrobiony już na 100%. Okej, więc ostatnia klatka jest ukryta, delikatnie mówiąc, w dziwnym miejscu. Nie dziwię się, że to pominąłem, mianowicie trzeba spaść tutaj. Nigdy bym nie pomyślał o czymś takim. To już jest inny poziom, jeśli chodzi o tego typu zagadki, typu sprawdź, czy możesz tu spaść. No i to by było na razie tyle w tym odcinku. Odcinek dosyć pewnie będzie krótki, ale treściwy. W następnym odcinku skończę sobie Blue Mountains i być może nadrobię challenge, bo parę kapeluszy też musiałem zebrać. Czy mamy jakieś nadrobienia? 3! Perfekcyjnie jak na jeden odcinek. To tyle, trzymajcie się i do następnego. Na razie.